На Білоруссь! Я буду... На Білоруссь! 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 Proszę państwa, na Białorusi są takie metody jak tutaj. Ci ludzie z kierownictwa tego sądu, ludzie z kierownictwa prokuratury, z kierownictwa policji, to są ci sami zbrodniarze komunistyczni, którzy nas skazywali w stanie wojennym. Zatrzymywali, aresztowali, stawiali pod fingowanymi zarzutami, a następnie wsadzali do więzień. Dzisiaj uprawiają tutaj hipokryzję. Nie ma zgody na to, żeby przez 20 lat Polski niepodległej nie można zrobić tego, co potrafili w Afryce, żeby przywódcę państwa choćby na łóżku szpitalnym przywieźć na salę sądową. Gdzie jest Jaruzelski, się pytam? Gdzie jest Kiszczak? Potrafi... Kiszczak potrafi do Egiptu pojechać, a dzisiaj się go nawet nie wzywa na odczytanie wyroku. Co to jest za hańba? Co to jest za sytuacja, kiedy w kierownictwie prokuratury jest pan Zalewski i Kasyk, zbrodniarze komunistyczni, którzy nas oskarżali w stanie wojennym? To jest hańba, że w kierownictwie Komendy Głównej Policji ludzie, którzy jako ZOMowcy pacyfikowali nas w czasie strajku. Co to jest, że do dzisiaj sędzia Kryże, który mnie przedłużył o kolejny rok więzienie na Rakowieckiej, że ten sędzia został awansowany na wiceministra sprawiedliwości w Polsce niepodległej i jest bezkarny. Ma nieuchylony... Hańba! Proszę państwa, zdjęcie mojej matki. Tutaj macie mnóstwo zdjęć naszych kolegów zamordowanych. Wielu z nich znamy osobiście. Tomek Sokolewicz ma tu przyjaciela. Wielu z nich to są nasi kapelani Solidarności KPN-u czy Solidarności Walczącej. Otóż moją matkę zabił pułkownik Służby Bezpieczeństwa, Zygmunt Zygadu. Otóż został całkowicie bezkarny. W PRL-u, to zrozumiałe, tysiące ludzi zabito. Ale nawet w III Rzeczpospolitej do dzisiaj się toczy sprawa, żeby rozliczyć tych prokuratorów, sędziów i milicjantów, którzy zniszczyli akta, nie przesłuchali go, próbowali ukryć sprawcę, próbowali nie doprowadzić do jego zwolnienia z pracy, którzy go chronili przez lata i doprowadzili do tego, że szpital MSW, lekarz, pediatra wystawił mu zaświadczenie, że jest chory psychicznie i dalej jest bezkarny. Tutaj są zdjęcia ofiar. I też pamiętajmy o dziesiątkach tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, Winu Narodowych Sił Zbrojnych, zamordowanych przez tych sędziów w procesach fingowanych. Pamiętamy o tym. Domagamy się, żeby tych skompromitowanych sędziów, prokuratorów i milicjantów zwolnić ze służby. Dopóki to nie nastąpi, dopóty będzie taki kabaret, jaki jest tutaj. To nie ma nic, proszę państwa, wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Kompletnie nic. To jest tylko i wyłącznie 20 lat cyrku i chucpy, w której się udaje, że się prowadzi proces, a chodzi o to, żeby nawet bandyci nie musieli być przed mediami, żeby ich wyłączać ze sprawy. Tak zrobiły wszystkie sądy okręgowe, jakie się zajmowały Jaruzelskim. Sąd w Katowicach wpierw na początku lat 90. spilnowałem tego procesu codziennie. To samo sąd w Gdańsku, a teraz sąd w Warszawie. We wszystkich procesach Pinochet Polski jest wyłączany i jest bezkarny. Jeżeli Izrael potrafi na wózku inwalidzkim ściągnąć 95-letniego zbrodniarza z Litwy, gdzie Afryka potrafi bandytę swojego przywódcę na łóżku chorego postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Jaka jest przeszkoda, żeby towarzysz Kiszczak i Jaruzelski byli tutaj przyprowadzeni? Nie ma żadnych przeszkód. Chodzi tylko o to, że ci sędziowie, którzy tutaj kierują tym tak zwanym wymiarem sprawiedliwości, to jest ta sama szajka zmianowania Jaruzelskiego i Kiszczaka, bo to oni opiniowali ich na te stanowiska. I taki jest ich problem, że są niezweryfikowani. Jedyna służba publiczna w Polsce, sędziowie,
nie objęci żadną weryfikacją. Jest około 700 sędziów czynnych, którzy skazywali na stanie wojenny dyspozycyjnych komunistycznych zbrodniarzy. Dalej awansują do sądów okręgowych, apelacyjnych i nawet do Sądu Najwyższego. Otóż protestujemy przeciwko takiej opinii z wymiaru sprawiedliwości. Lustracja dla sądu! Profanacja jest, może wy tu przyszliście. Ale szczerze śpiewamy przynajmniej. Do chwili ostatniej drogi żył. Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie wrogi tył. Proszę cię, proszę państwa, tu jest człowiek historia. Został napadnięty przez 7 milicjantów w 78 roku. Wsadzono go do więzienia. Do dzisiaj sprawcy tej prowokacji... Zróbcie wywiad z panem. Zostali całkowicie bezkarni. Do dzisiaj pracują w policji. To jest przecież po prostu inna parodia z wymiaru sprawiedliwości. Mamy zdegenerowaną policję, skompromitowaną prokuraturę, zresztą widać, co się w niej dzieje w tej chwili. I mamy kompletnie niewiarygodnych, komunistycznych sędziów, którzy są na pasku starego układu tej szajki Jaruzelskiego i Kiszczaka. Czas z tym skończyć. Gdzie jest Tomek? Chodźcie, chodźcie. Domek. Chodźcie. Ja. Tutaj. Tak jest. Tutaj. Przepraszam, czy ja mogę przejść? Proszę. Bo to chodzi o to, żeby tam było jak najwięcej. Ja też chciałbym przejść, wie pani. Bardzo pani nie wpuszczę. Przez jednej drogi pani. Panie Adamie? Tak, NN miał być pochowany. Adam. Panie Adamie?